Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy, proszę Państwa, o tej bliskiej przyszłości, która będzie miała miejsce po wyborach 13 października. I w tym odcinku naszego programu zastanowimy się nad tym, czy SLD pożre wiosnę Biedronia, dlatego że koalicja wyborcza, właściwie komitet wyborczy, ponieważ nie jest to koalicja, bo ten próg, który jest kompleksem Sojuszu Lewicy Demokratycznej od 2015 roku, został zmniejszony poprzez to, że pozostałe ugrupowania, które weszły do tej koalicji, czyli Razem Zandberga i Wiosna Biedronia, zgodziły się iść pod szyldem SLD. W związku z tym jest pytanie, co się stanie po 13 października, kiedy prawdopodobnie Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadzi swoich posłów do parlamentu. Naszymi gośćmi w dalszym ciągu są Tomasz Walczak, Super Express, i Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Dzień dobry. Dlatego, że no, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wiadomo, jak to jest z tą subwencją, wiadomo, że SLD jako firmujący ten zespół, który idzie do wyborów, składający się z trzech partii, będzie rządził tymi pieniędzmi i nie może tych pieniędzy nikomu przekazać. Jest pytanie, czy pozostali udziałowcy tego interesu zgodzą się na to, żeby wchłonąć, żeby SLD ich wchłonęło. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja chciałam Państwu przypomnieć takie, bo Krzysztof Gawkowski jest jedną z postaci Wiosny Biedronia, jednym z czołowych działaczy tej partii. Oczywiście był kiedyś sekretarzem generalnym SLD. Biedroń nigdy dobrze o SLD się nie wyrażał, tak samo jak Zandberg, ale panowie postanowili zakopać topory. Ale ja trochę odkopię i przypomnę zjazd SLD z 2013 roku i Krzysztofa Gawkowskiego, dlatego że wydaje mi się, że to jest taki no, przyczynek do tego, że będzie bardzo łatwo połączyć, czy też wejść w Wiośnie Biedronia w strukturę SLD. Poproszę o materiał. Jesteśmy w stanie przekonać miliony Polaków. I słuchajcie, myślę, że jest czas, żebyśmy wszyscy zdjęli marynarki. Ale nie tylko marynarki. Żebyśmy wszyscy podwinęli rękawy. Żebyśmy zebrali się razem. Zebrali się razem. Słuchajcie, zdjęli krawaty i pokazali, czernień jest symbolem zwycięstwa. Zegarek też zdejmę. Razem dla przyszłości lewicy w Polsce. Koleżanki i koledzy, wstańmy i odśpiewajmy hymn światowej lewicy do międzynarodówki. Razem zwyciężyć w Polsce lewica. Sądzą panowie, że jeżeli te siły są połączone, to już się nie śpiewa międzynarodówki, tylko ode do radości? No, przede wszystkim trzeba się zastanowić, to, co tak naprawdę wszystkich ich tam łączy. Na razie łączy SLD Razem i Wiosnę chęć zaistnienia w parlamencie. SLD chce wrócić do tego parlamentu Razem, czy Wiosna chce się w nim w końcu pokazać. No i pytanie, co po wyborach będzie, tak? Czy rzeczywiście dalej, kiedy już się w tym parlamencie znajdą, będą w stanie się dogadać? Są plotki tam gdzieś z wnętrza lewicy, że po wyborach ma się dokonać pewna unifikacja i to nie pod banerem SLD, tylko ma powstać zupełnie nowa formacja na bazie tego koła poselskiego, które ma się utworzyć po wyborach i jakaś nowa jakość polskiej lewicy. No widać, że tylko konsolidacja tych różnych środowisk lewicowych daje szansę wejść im do parlamentu i myślę, że te animozje, które występują siłą rzeczy między tą starą lewicą SLD-owską, a tymi młodymi, no to one siłą rzeczy jakby w starciu z rzeczywistością okażą się na tyle nieważne, żeby jednak coś wspólnie stworzyć. Tak? Oczywiście dynamika sytuacji jest na tyle duża, że dzisiaj trochę wróżmy z fusów, ale no nie da się ukryć, że jeżeli liderzy lewicy będą na tyle mądrzy, jak są dzisiaj, kiedy postanowili wspólnie wystartować, no to coś nowego na tej polskiej lewicy, coś trwałego mogłoby w końcu wyrosnąć. Tak? To bardziej, że widać, że zapotrzebowanie na lewicę jest. Te sondażowe wyniki dzisiaj pokazują, że ona jest potrzebna. Zresztą to, że Prawo i Sprawiedliwość tak chętnie odwołuje się do lewicowych pomysłów gospodarczych i społecznych, pokazuje, że jakby jest też zapotrzebowanie elektoratu na pomysły lewicowe i to też duże pole dla popisu, dla lewicy. No, ale te lewicowe pomysły to raczej w sferze, powiedziałabym, światopoglądowo-ideologicznej, dlatego że cały ten pakiet socjalnych pomysłów to już zagospodarował. No nie, PiS. Właśnie nie. Jest tam ogromne pole, jeszcze oczywiście nie są to tak sexy sprawy jak rozdawanie, bo nie lubię strasznie tego słowa, te transfery pieniężne, które zaordynowało Prawo i Sprawiedliwość, bo słyszymy z ust
prezesa Kaczyńskiego, że chce budować państwo dobrobytu w Polsce. Tylko że państwo dobrobytu to nie są tylko transfery pieniężne, w których celuje Prawo i Sprawiedliwość, ale to także cała noga druga tego państwa dobrobytu, czyli usługi publiczne, służba zdrowia, edukacja i tak dalej. No to szwankuje, widać zresztą po tym, co się dzieje w służbie zdrowia, że tu pomysłu Prawo i Sprawiedliwość nie mają, też takie wrażenie. Żadna ekipa nie miała od 89 roku. No tak, ale mam wrażenie, że coś, co jest bardziej skomplikowane niż proste przelewy pieniężne, tu Prawo i Sprawiedliwość nie daje rady, więc jest tu też pole do zagospodarowania przez lewicę i wiarygodną, stworzenie wiarygodnej narracji. Jest tak, że program Mieszkanie Plus, który wymaga już współdziałania kilku komponentów państwa, okazuje się, nie jest taki prosty do realizacji, jak rzeczywiście transfery społeczne, które są z punktu widzenia machiny państwowej znacznie prostsze. Pani Artur wie o tym więcej niż my tutaj razem wzięci we dwóch, jak działa państwo, jakie ma swoje ograniczenia administracja rządowa. Rzeczywiście jest tak, że ten spór powoli staje się sporem PiSu i lewicy. I można mówić, że to jest przesasowana lewica, że będzie miała mniej poparcia, ale jest starcie modelu, polskiego modelu państwa dobrobytu, który chce PiS, i modelu skandynawskiego, którego chce lewica, szczególnie partia Razem. I na tym tle Platforma ze swoimi jakimiś pokracznymi pomysłami, że będzie dawać ludziom pieniądze z budżetu, które im najpierw zabierze, żeby dopłacić przedsiębiorcom, żeby ci nie musieli dawać podwyżek, bo daje państwo. Znaczy te wszystkie pokraczne twory Platformy wyglądają śmiesznie i nierealnie wobec tych dwóch wizji, które są dość antagonistyczne. Ale mówi pan, że to jest konflikt, czy też dwie wizje rozwoju państwa pomiędzy lewicą a Prawem i Sprawiedliwością. Ale tak, lewica nie upatruje wroga w Prawie i Sprawiedliwości, tylko gdzie indziej. Proszę o materiał z Robertem Kwiatkowskim, który wrócił do polityki jako kandydat SLD do parlamentu. Zwrócenie się przeciwko lewicy świadczy o tym, że Koalicja Obywatelska porzuciła nadzieję, że może rywalizować z PiS-em, a przecież, jak przed chwilą powiedzieliśmy sobie, to jest ten prawdziwy przeciwnik. No tak, to jest ten prawdziwy przeciwnik, ale Grzegorz Schetyna narzeka, że lewica go atakuje, lewica narzeka, że Koalicja Obywatelska ich atakuje, a PiS sobie tam czuła te głosy. Na ile to jest szczere, no bo jest jeden pogląd, który mówi, że to jest taktyka wyborcza, że opozycja się podzieliła na trzy bloki, bo tak wyszło panu profesorowi Migalskiemu z badań, że to będzie lepszy niż jeden blok, no i podzielili się i tylko teatralnie się atakują, żeby stworzyć pewien pozór. To jest rzeczywiście rodzący się konflikt. Być może to drugie, no bo natura polityki jest taka, że na każdy chce być samodzielny, nie, że każdy chce być samcem alfa. Nikt nie chce grać do końca w teatrze. Być może każdy chce rzeczywiście grać te pierwsze skrzypce. I rzeczywiście tutaj lewica ma plus, bo jest koherentna, jest spójna. Tak? Ma spójny program Platforma. Jakiego polityka Platformy nie zapytamy, ten ma inne zdanie na temat aborcji, na temat małżeństw homoseksualnych. Tam jest od sasa do lasa. Od Annasza do Kajfasza można biegać z opiniami w Platformie Obywatelskiej. SLD i lewica jest tutaj spójne. Natomiast jest pytanie, co dalej? Bo wiemy, że Robert Biedroń do SLD chyba wstąpi w każdej chwili. Czy jest gotowy? Myślę, że Robert Biedroń będzie nigdzie nie wstąpi. On jest w Parlamencie Europejskim. Tak, i będzie zadowolony, jeżeli jego partner zostanie parlamentarzystą. I to jest chyba dzisiaj horyzont jego politycznych działań. Gorzej jest z partią Razem, czy tam rzeczywiście oni to przełkną. Być może tak, być może nie. Być może my własne koło, to jeszcze tego ja nie wiem. Tak? I oni chyba no sami nie zna odpowiedzi na to pytanie, nawet właśnie partia oni, Razem. Tak, czy partia Razem, która miała duży absmak i ma duży absmak. Znaczy, pamiętajmy, że Jan Śpiewak nie wszedł do środka właśnie dlatego, że jest tam SLD i cały czas czeka na, jest część osób, które czeka na lewicę nie SLD-owską, lewicę, która się narodzi poza SLD, ale pamiętajmy, że na to czekał już Ryszard Bugaj w latach 90. na początku, tak? Znaczy 30 lat lewica czeka na stwór bez SLD, bez postkomunistów i się nie doczekało, i po prostu się nie doczekało. Myślę, że tutaj mimo wszystko biologia wygra, też widać już pewne zmiany pokoleniowe, nawet sam SLD. No ale przełknęli gładko to, że nie pokolenie Krzysztofa Gawkowskiego, 30-40-latków jest główną siłą lewicy, poniosło tylko wracają ci, którzy tak jakby tę lewicę zakładali na nowo, jak panowie mówią, postkomunistyczną. Ja nie lubię tego określenia, bo post to znaczy po, tak? Prawda? Jak byli postimpresjoniści po impresjonistach. To jest może nie całkiem adekwatne określenie, ale w każdym razie tą wywodzącą się w jakiejś mierze z PZPR-u. Także. Prawda? I ci ludzie znowu są na listach. Jest Senyszyn, jest Dyduch i tak dalej, i tak dalej. To jest dalej. Spada długu. Czyli to
zostało jakby przełknięte. Ale załóżmy taką sytuację jednak, ona się wydaje wobec tych badań mało prawdopodobna, ale do badań należy podchodzić z dużym dystansem, tym bardziej, że ostatnio czasami one się stają narzędziem nie badania opinii publicznej, ale wywierania wpływu na opinię publiczną. Ale załóżmy, że będzie taka sytuacja, że te trzy bloki w sumie zdobędą więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwości nie uda się znaleźć koalicjanta, nie uda się stworzyć rządu i te trzy bloki będą musiały tworzyć ten rząd. I otóż w dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Wyborczej Grzegorz Schetyna mówi o tym, że to Małgorzata Kidawa-Błońska będzie prowadziła rozmowy koalicyjne, bo ona jest taka koncyliacyjna, ona potrafi się dogadać i że ona ten przyszły rząd będzie tworzyła. No, ciekawa perspektywa i tak się zastanawiam, na ile w ogóle realne jest to, nawet zakładając, że Prawo i Sprawiedliwość tej większości sejmowej nie zdobędzie, na ile realne jest to, że się te trzy bloki dogadają, tak? No, ja oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że PSL z Platformą na pewno chętnie do władzy wróci. To nie takiej koalicji widzieliśmy, no oczywiście, prawda? Ale też pytanie, czy Lewica będzie chciała się w to pchać, tak? Bo to jednak jakąś wiarygodność też buduje na tym realnym, o czym wspomniałeś, realnym sporze jednak między liberałami a Lewicą i też takim pokoleniowym buncie, tak? No bo dzisiaj Lewica... Oczywiście poza tymi starą gwardią eseldowską, ten dzisiaj Lewica jest pokoleniem 30-40 latków, którzy dostali po głowie przez transformację, tak? I te wszystkie opowieści o tym, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, że Leszek Balcerowicz stworzył fantastyczny kraj, w którym każdy ma prawo się rozwijać, no to przecież razem wyrosło na buncie wobec tej narracji, tak? I trudno mi sobie wyobrazić, żeby to młode pokolenie lewicowców chciało z liberałami tworzyć jakikolwiek rząd, tak? No bo to jednak będą jednak swoją wiarygodność budowali na sporze też z tym środowiskiem dawnej Unii Demokratycznej, Unii Wolności oraz Platformy Obywatelskiej. Jak sobie przypomnę czasy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość budowało rząd z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, to wszystko jestem sobie w stanie wyobrazić. Oczywiście, polska polityka jakby już na wszystkie wątpliwości odpowiedziała i nie takie rzeczy żeśmy widzieli, ale mówię, wydaje mi się, że jednak Lewica szykuje się powoli jednak na długi marsz i będzie starała się jednak gdzieś tą swoją podmiotową pozycję zbudować i w kontrze wobec Prawa i Sprawiedliwości i w kontrze wobec Platformy Obywatelskiej. To dobrze, jest... mamy kilkanaście dni do wyborów, właśnie no ile tam licząc... 17, do otwarcia lokali wyborczych. Tak, do otwarcia lokali wyborczych tych dni jest niewiele. Czy panowie sądzą, że ta bomba odpalona przez media w postaci kamienicy ministra Banasia, nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli, to jest tym ostatnim takim, ostatnią próbą wpłynięcia na decyzję wyborców? Oczywiście te wszystkie poprzednie, one w minimalnym stopniu odbiły się na poziomie poparcia dla partii rządzącej. Czy jeszcze coś media szykują na ten finał? Na pewno szykują. Co do pana ministra Banasia, to nie będzie miało efektu, no bo szybkie było odcięcie. Ta szybki urlop bezpłatny, ale to jest w ogóle zgodne z prawem. Nie wiem, czy inspekcja pracy będzie się pofatygować, no jak to urlop bezpłatny? To jednak pan prezes Banaś będzie poszkodowany. No i pytanie, czy tutaj inspekcja pracy nie powinna chronić pana ministra Banasia przed takim niekorzystnym dla niego... Ale może pracownik poprosić o urlop bezpłatny. Może, jest to zgodnie z... Tak. To skoro jest to, to nie, nie, tutaj już się szybka reakcja, już poważnie zamiecie sprawę, ale tak się wyrywałem do głosu, bo cały czas mam w tyle głowy wystąpienie Mateusza Morawieckiego z Lublina. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, to było dość dobre, jak na premiera, nawet bardzo dobre przemówienie. To się uczy niesamowicie, jestem pod wrażeniem, jak premier Mateusz Morawiecki się uczy bycia politykiem i bycia mówcą, ale w jednym momencie był zgrzyt między publiką a premierem, kiedy pan premier powiedział tak: przypomnijcie sobie, będą mi wyciągać różne rzeczy, będą mówić, że jestem banksterem, będą mówić, że jestem taki owaki, i nastąpiła taka krępująca kilkusekundowa cisza, bo tłum skonsternowanych działaczy PiSu nie wiedział, co ma premierowi odpowiedzieć na takie diktum, że będą mówić, kim to on nie jest. No i rzeczywiście gdzieś jest taśma z tymi mieszkaniami, tak? Znaczy ona nie jest w aktach sprawy, ale ktoś ją ma. Tak. Z jakimi mieszkaniami? No, nie wiem, czy premiera, pamięta. Tak, tak, które miały być kupione na słupy. Czy ktoś tą taśmę posiada, bo one jest w aktach sprawy w Sądzie Najwyższym. I gdzieś te taśmy są, tak? I one nie płoną. Tak, te taśmy nie płoną, więc jest pytanie, czy to nie będzie to uderzenie ostateczne, które będzie mogło wywrócić wynik wyborów. Ja mam takie nieotwarte wrażenie, że taśmy, kiedyś były teczki jako haki na polityków, teraz mieliśmy taśmy, ale
taśmy same w sobie tak jakby nie są granatem czy miną podłożoną pod władzę, dlatego że to, co się stało w 2015 roku, taśmy były swoistego rodzaju zapalnikiem. No tak, było to na pewno. I teraz, poza tym my też troszeczkę żyjemy w takiej bańce medialno-twitterowo-facebookowej. Która nie dociera do większości społeczeństwa. Możliwość rażenia jest mniejsza. Proszę państwa, ciekawa jestem, czy diabeł się ucieszył z tych naszych projekcji i prognoz na to, co się wydarzy po 13 października. Łukasz Jankowski, Radio Wnet, Tomasz Walczak, Super Express, byli państwo moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. A my za chwilę znowu porozmawiamy o przyszłości, czyli o tym, czy Rafał Trzaskowski powinien się podać do dymisji.